Komentarz na 11. niedzielę zwykłą, egzorcyzmy Jezusa. Scena, którą opowiada dzisiejsza Ewangelia, ma miejsce w Kafarnaum, gdzie Jezus odwiedza dom Szymona i Andrzeja. Na widok gromadzących się tłumów zaniepokojona rodzina próbuje go powstrzymać, obawiając się, że odszedł od zmysłów. Być może boją się, że uzdrawiający Jezus działa pod wpływem demonicznego ducha. Ich obawy wzmacniają dodatkowo sądy uczonych w piśmie, którzy twierdzą, że mistrz przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. W ich mniemaniu Jezus uprawia po prostu magię. Uczeni ci przybyli z Jerozolimy do dalekiej Galilei być może po to, żeby stwierdzić, czy Jezus nie zwiódł okolicznych mieszkańców. Oskarżenia, które kierują przeciwko niemu, odnajdujemy także w późniejszej literaturze rabinicznej, gdzie czytamy: Jezus z Nazaretu praktykował magię i zwodził ludzi. Podobne oskarżenia pod adresem chrześcijan formułowali zresztą nie tylko Żydzi, ale także poganie, o czym świadczy choćby polemika Orygenesa z Celsusem. Celsus nazywa w niej nawet Jezusa demonem. Egzorcyzmy to znak rozpoznawczy publicznej działalności Jezusa w Ewangelii Marka. Można odnieść wrażenie, że wejście Syna Bożego w ludzki świat objawia zło i ciemność, które są tu obecne. W markowych opisach egzorcyzmów Syn Boży zwycięża siły ciemności, które wobec Niego muszą uznać swoją całkowitą bezradność. Sam Pan w dzisiejszej Ewangelii porównuje się do silniejszego, który wchodzi do domu mocarza, czyli szatana, związuje go i uwalnia tych, którzy do niego należą. Niedorzecznością jest oskarżać go o to, że dokonuje egzorcyzmów mocą złego, ponieważ wstrząsa on mocą złego i zapowiada całkowity upadek jego królestwa. Jezus działa mocą Boga, przynosi uzdrowienie i uwolnienie cierpiącej ludzkości. Jeśli ktoś próbuje przypisać jego cuda szatanowi, popełnia grzech bluźnierstwa, grzech przeciw Duchowi Świętemu, jak mówi o tym sam Pan, który nie zostanie mu przebaczony. Także tradycja żydowska zna grzechy, które ściągają nieodwołalną Bożą karę, nie znają przebaczenia. Komentarz rabinacki do powtórzonego prawa 32 stwierdza: Święty, niech będzie błogosławiony, przebacza wszystko, ale wywiera natychmiastową pomstę za profanację Bożego imienia. W duchu tradycji żydowskiej Jezus czyta oskarżenia kierowane przeciw sobie jako bluźnierstwo przeciw imieniu Boga, który działa przez Niego. Zaprzeczenie dobrym czynom Syna i odrzucenie Jego misji nazywa grzechem przeciw Duchowi Świętemu, ponieważ to właśnie Duch świadczy o prawdzie Chrystusa. Ewangelia Marka, opisująca egzorcyzmy Jezusa, pełna jest odniesień do tradycji żydowskiej. Widzimy, jak ogromny problem z nauczaniem Jezusa i cudami mistrza z Nazaretu miały żydowskie autorytety religijne jego czasów. Polemika, która toczyła się między Panem a uczonymi w piśmie, była ostra i dotyczyła najważniejszego roszczenia Jezusa, który nazywał siebie Synem Bożym, nosił w sobie moc i autorytet Boga Ojca. Dla wierzących Żydów jego czasów takie stwierdzenie wydawało się bluźnierstwem. Także dziś wielu wyznawców judaizmu ma problem z przyjęciem bóstwa Jezusa ze względu na szczególną wrażliwość na tajemnicę Bożej transcendencji, czyli tajemnicę Boga, którego nie można utożsamić z człowiekiem. Centralna dla nas, chrześcijan, prawda wiary dotycząca bóstwa Jezusa stanowi dzisiaj różnicę między nami a naszymi braćmi i siostrami reprezentującymi judaizm. Modlimy się o to, aby prawda ta nie dzieliła, ale łączyła wszystkich ludzi. To zadanie Ducha Bożego, który nieustannie wzywa nas także do pełnego szacunku i miłości dialogu.